Nałóż pastę na pokrywkę. Ten trik odmieni twoją kuchnię. Weź pastę do zębów i nałóż na zewnętrzną część pokrywki od garnka. Dokładnie wetrzyj pastę dookoła w szczeliny. Powtórz to na wewnętrznej części pokrywy. To tam najczęściej zbiera się brud i pozostałości po jedzeniu. Często trudne do zauważenia. Gdy już to zrobisz, weź patelnię. Ważne, aby patelnia była nieco większa od rozmiaru pokrywy. Następnie wlej wodę na patelnię. Dodaj dwie małe łyżki sody oczyszczonej. Ma ona właściwości ścierne i pomaga usuwać tłuszcz oraz zaschnięte resztki jedzenia. Całość wymieszaj i powoli podgrzewaj. Do takiej mieszanki włóż wcześniej przygotowaną pokrywkę. Krawędzie pokrywki powinny być zanurzone w wodzie. W razie potrzeby dodaj trochę więcej wody. Poczekaj, aż woda się zagotuje. Zabrudzenia zaczynają już teraz wychodzić. Następnie odczekaj około 10 minut, aż pokrywka ostygnie. Dokładnie umyj gąbką pokrywkę, aby usunąć pozostałości. Efekty widać niemal od razu Twoje pokrywki znów będą błyszczeć. Umieść to na swoich garnkach. Efekt cię zaskoczy. Będą jak nowe. Dzięki temu trikowi moje garnki są czyste i lśniące. Żeby przygotować ten super środek, potrzebujesz tylko cztery składniki. Na początku weź pięć cytryn, przekrój każdą cytrynę na dwie równe połówki, a następnie pokrój je jeszcze raz, aby powstały ćwiartki. Pokrojone cytryny wrzuć do blendera i dokładnie zblenduj. Jeśli nie masz blendera kielichowego, możesz użyć ręcznego. Sok z cytryn przelej z blendera do miski, używając sitka, aby pozbyć się skórek. Weź jeszcze jedną miskę i podziel powstały płyn na dwie części. Do jednej z nich dodaj trzy łyżki skrobi kukurydzianej i starannie wymieszaj, aż nie będzie grudek. Do drugiej miseczki dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej, dokładnie wymieszaj, a następnie dodaj łyżkę cukru i znów wymieszaj. Teraz połącz obie mieszaniny, przelewając jedną do drugiej i dobrze je mieszając. Środek do czyszczenia garnków i patelni jest gotowy. Wystarczy, że nałożysz go na przypalony garnek, odczekasz kilka minut, a następnie drucianą gąbką wyszorujesz garnek. Efekty widać niemal od razu. Stosuj ten trik, a twoje garnki będą jak nowe. Włożyłam patelnię do reklamówki. To niesamowite, co się stało. Ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa. Możesz polecić tę metodę znajomym i rodzinie. Okazuje się, że wystarczą cztery składniki i reklamówka. Sprytne wykorzystanie naturalnych związków chemicznych potrafi zdziałać cuda. Czyszczenie przypalonej patelni potrafi być upierdliwe. Tłuszcz i wysoka temperatura sprawia, że trudno jest szybko i łatwo wyczyścić kuchenny sprzęt. Ten trik to zmieni. Przygotuj szklankę coli i przelej ją do naczynia, w którym przygotujesz miksturę. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda doskonale usuwa tłuste plamy. Następnie wlej dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Po czym dodaj jedną łyżkę soli. Do mikstury wlej jeszcze dwie łyżki nabłyszczacza do zmywarki, który sprawi, że naczynia błyszczą jak nowe. Wszystko razem wymieszaj. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz przygotuj butelkę. Odkręć nakrętkę. Następnie rozgrzej ją palnikiem i zrób dziurę. Kiedy wlejesz płyn, zakręć ją. Tak zrobiona butelka ułatwi rozprowadzanie mikstury. Jeśli posiadasz butelkę po płynie do mycia naczyń lub taką z dzióbkiem, to możesz pominąć ten krok. Następnie weź reklamówkę i włóż brudną patelnię do środka. Wlej płyn na patelnię. Sprawdź dokładnie, czy cała brudna powierzchnia została pokryta. Zawiąż reklamówkę z patelnią w środku. Odstaw to na godzinę. Po godzinie wyciągnij patelnię z reklamówki. Następnie druciakiem wyszoruj brudną powierzchnię i zmyj wodą. Patelnia lśni jak nowa. Zamiast stosować na nią ostrą chemię, można wyczyścić ją za pomocą tego triku. Dzięki nim utrzymuje wszystkie moje patelnie w czystości. Są błyszczące jak nowe. To mój sposób na przypaloną patelnię. Dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. A próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak jak ta. Uszykuj miskę. Dodaj do niej trzy łyżki octu jabłkowego. Następny produkt Cię zaskoczy. Jest to pasta do zębów. Dodaj jedną łyżkę. Kolejnym składnikiem są dwie łyżki wody utlenionej. Wymieszaj, aby składniki się połączyły. Na sam koniec Wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Teraz wszystko dokładnie wymieszaj. Zauważysz, że zaczyna tworzyć się piana. To znak, że reakcja chemiczna zachodzi prawidłowo. Nałóż mieszankę na przypaloną powierzchnię patelni. Upewnij się, że cała przypalona powierzchnia jest pokryta pianą. Pozwól pianie działać przez kilka minut. Zabierz gąbkę do naczyń i zacznij szorować patelnię. Czyść ją, aż zauważysz, że przypalenia zaczynają schodzić. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam. I przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli. Powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu. Cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj, aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa. Bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni. Twoja patelnia będzie wyglądać jak nowa. Pokażę ci prosty i skuteczny sposób, który sprawi, że Twoja patelnia będzie lśnić. To koniec ze starymi sposobami. Zacznij od posypania patelni solą, która działa jak naturalny środek ścierny. Następnie polej patelnię płynem do mycia naczyń, aby usunąć tłuste zabrudzenia. W kolejnym kroku posyp patelnię sodą. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz nałóż kilka listków papieru. Połóż je na patelni. Papier wchłonie nadmiar brudu i tłuszczu. Na koniec polej patelnię octem i zostaw na kilka minut. Ocet wzmocni efekt działania poprzednio użytych składników. Po kilku minutach wystarczy spłukać patelnię ciepłą wodą i osuszyć. Jak widzisz, cała przypalona warstwa zniknęła, teraz twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię.